Cześć wszystkim, tak, to wielki powrót innego punktu siedzenia i dzisiaj łączymy się z kijowym. W Kijowie jest prąd, a to oznacza, że nagrywamy wywiad. Naszym gościem jest Michał, czyli polski kumpel. Michał na co dzień w stolicy uczy języka polskiego i popularyzuje kultury polską. Zobaczmy, co ciekawego nam powie. Cześć Michał, cieszę się, że zgodziłeś się wystąpić w innym punkcie siedzenia. Mam nadzieję, że rozmowa będzie szybka, udana i bardzo interesująca. Ale na początku opowiedz nam troszeczkę o sobie, skąd pomysł na język polski i skąd w ogóle pomysł na język polski w takim formacie, w którym pokazujesz nam obecnie w mediach społecznościowych. Na siemanko, bardzo dziękuję za zaproszenie. Pierwszy wywiad w moim życiu. Steresuje. Ja, yes, jestem pierwsza. No, no, otwierasz, tak powiem. Nową ścieżkę w moim życiu, nie? Dzięki, dzięki, wielkie, za zaproszenie. Siemanko, Michał jestem. Jakby coś, znaczy Michał, no ale ja wiem, że dla Polaków to bardzo trudne słowo do, do wymówienia, więc no, Michał, po prostu Michał. No co, polskiego ja się uczę od 2014 roku. Znaczy wtedy tak wpadł mi do głowy taki pomysł, żeby się nauczyć polskiego. Zacząłem się uczyć kompletnie także nie wiem, czy to, czy to przejdzie w Twoim y, filmiku. Mo Mogę ogólnie przeklinać, ale także tak lajtowo, nie tak, że tak jak w srodo, no, nie? Że tam z dupy, z dupy na przykład. <laughs> no, i, no i tak sobie po prostu pomyślałem, że chcę nauczyć się jakiegoś języka obcego, Um, ch chciałem nauczyć się angielskiego, ale zrozumiałem, że to dość trudny język dla mnie wtedy był. No i tak pomyślałem, że co jest naj najłatwiejsze dla Ukraińca? Chyba język polski. Tak, miałem język czeski, język polski. Wybrałem polski no i tak sobie potem zacząłem się uczyć sam, samodzielnie. Um, no, a wtedy, już tak może za dwa miesiące, wpadł pomysł, żeby pojechać na studia do Polski. Zacząłem się uczyć, tak bardziej na poważnie, że tak powiem, bo tam miałem taki plan, żeby tam do, dostać jakieś tam miejsce darmowe na studiach, bo tam był taki konkurs, teraz w Wrocław. No i tak się nauczyłem, właśnie. Czyli wylądowałeś we Wrocławiu, tak? Tak, tak, wylądowałem we Wrocku. Powiedz mi, skąd pomysł na nauczanie polskiego? Co studiowałeś w ogóle? E, o jezu, to, to, to takie. E, w Kijowie, bo ja pojechałem po studiach w Kijowie do Polski. W Kijowie studiowałem zarządzanie, takie zwykłe zarządzanie. E, na studia do Polski przyjechałem na technologię żywności i żywienie człowieka. Okej, okay, technik żywnościowy, dobra, okej. Okay. Już tak może po dwóch latach, kiedy już tak bardzo dobrze nauczyłem się polskiego, no to zacząłem tłumaczyć. Tak, że tak dorywczo, nie? No, a z czasem ta taka praca dorywcza stała się taką pracą stałą. Na własną rękę zacząłem działać, tłumaczyć dla różnych firm z różnych krajów, z, cał, z całej ziemi, serio, z całej ziemi. Z Emiratów, z Ameryki, z Kanady, z Australii, z Japonii, z Chin miałem klientów, no tak, dużo, dużo. I wszyscy było. chcieli po polsku? Tak. Tak, właśnie. No, no serio, to jest bardzo taki język, ja tak powiem, że jeśli potrafić to wykorzystać, tę wiedzę, tę no tak. znajomość języka, no to, to jest taki bardzo, moim zdaniem, perspektywny język dla każdego. No. no i z czasem po prostu założyłem bloga i już jak założyłem bloga, no to zacząłem tak dostawać tych pierwszych uczniów. Aha, coś tam próbowałem jakoś tak indywidualnie, potem bardziej takie grupowe zajęcia prowadziłem. No jakoś tak na własną rękę zacząłem uczyć ludzi. No, ludziom się podoba, to jest dla mnie najważniejsze. Nie narzekam, mnie też się podoba. No. To się z nimi zgadzam. Świetnie. Słuchaj, a powiedz, jak wygląda teraz nauczanie polskiego w czasie wojny? Wiesz co, bo to jest takie pytanie, że znaczy. Dość łatwe pytanie, ale może trochę brzmi tak nie do końca fajnie, ponieważ no, nauczyciele polskiego teraz mają w sumie okej, okay, ponieważ dużo osób wyjechało do Polski, uczą się polskiego, potrzebny jest im ten język, więc jest, znaczy, moim zdaniem język polski teraz jest na szczycie popularności swojej. Może nie można tego porównać do języka angielskiego, oczywiście, bo to jest coś, coś innego, nie, ale w porównaniu, powiedzmy, rok temu, dwa lata temu, no to wiele, o wiele więcej. No, no, to jest... Zgadzam się. To jest... A słuchaj, powiedz mi tak z ciekawości, bo nie wiem, jak to wygląda w Kijowie, wiem, jak to wygląda w miarę w zachodniej części Ukrainy, ale macie. w Kijowie są może lekcje polskiego gdzieś w szkołach albo jako takie godziny dodatkowe, fakultatywne? Tak, e, znaczy nie wiem tak, że aż tak, tak szczegółowo, jak to wygląda, ale wiem, że są szkoły, tam licea, w których język polski jest tak wykładany jako, jako taki przedmiot fakultatywny, tak to się nazywa chyba, że tak normalnie na stale dzieci uczą się polskiego w tej szkole. Są takie, znaczy nie jest ich tak dużo jak we Lwowie powiedzmy, ale są, ale są. Ostatnio też przeczytałem, że w Obłodzie Dniepropetrowskim tak mi się wydaje, że też zamieniają teraz język rosyjski językiem polskim w szkołach. O! Widzisz? W niektórych, choć mi się nie, że nie, że nie wszędzie, ale w niektórych zamieniają. No, tutaj o tym się nie mówi, to mamy pierwszą ciekawostkę już zapisano z pierwszych ust. Tak, słuchajcie uważnie. No. Nie no, super, czyli mówisz, jest więcej chętnych, tak? O wiele więcej niż przed wojną. No, na pewno, na pewno więcej. A tak jakbyś miał porównać, nie wiem, kogo masz najwięcej w swoich mediach? Czy są to osoby ze wschodniej części Ukrainy, z centralnej, z zachodniej? Kto się częściej zgłasza na lekcję polskiego? Teraz to z Polski. <laughs> teraz, jeśli są takie te statystyki, wiesz, na TikToku, na Instagramie, które tam pokazują, z, z którego kraju są obserwatorzy, no teraz Polska jest na pierwszym miejscu tam zdecydowanie. Wcześniej było akurat więcej z Ukrainy, bardziej z szczęści zachodniej, ale no domyślam się, że, że teraz jest też dużo ze wschodu i. I tak też widzę, że więcej osób ze wschodu, ponieważ, no wiadomo, że tam akurat jest najgorzej. Więc ludzie stąd wyjeżdżają i jadą gdzieś dalej do Polski, do Niemiec i tak dalej. Chciałam się dowiedzieć, tak z czystej ciekawości, no bo wiadomo, wyjechało sporo osób teraz do Polski, ale jak zgłaszają się do siebie osoby, to na przykład chcą się nauczyć polskiego, bo A, siedzą tutaj i muszą Dogadać się z Polakami, bo na przykład, nie wiem, składają na stały pobyt na obywatelstwo, czy na przykład w ogóle gdzieś tam wspominają o swoim pochodzeniu polskim i nagle, wiesz, mają olśnienie, że fajnie by było nauczyć się języka no, swoich przodków. Jak to jest? Chyba pierwsze, myślę, że pierwsze, bo wiesz, bo ja tak nie prowadzę takich zajęć, że tam indywidualnych, tam jakiegoś egzaminu, tam B2, czy C1, czy coś tam, czy B1, tak bardziej prowadzę takie kursy, jakieś maratony ciekawe organizowuje No i tak, więcej, o wiele więcej osób przychodzi po to, żeby nauczyć się mówić tak po prostu codziennie, żeby rozumieć Polaków, żeby móc coś im powiedzieć, bo to jest taki takie, nie wiem, jak to będzie, jak to będzie po ukraińsku, po polsku, po polsku, że... Że taki, że taki los Ukraińca, rozumieć Polaka, ale nie móc niczego mu powiedzieć, żeby on zrozumiał. Ale wiesz, to są świadomi obywatele, bo czasami jest tak, że jest taka jeszcze druga grupa: taki los Ukraińca, że rozumie Polaka, doda szybszy i, i myślisz, że zna Polski, nie? No, to już ja o tym nawet nie chcę gadać. Więc <laughs> cieszę się, <laughs> ja że masz tą właśnie. świadomą grupę Ukraińców. No, mnie to strasznie denerwuje. Wiem, że język polski nie jest najtrudniejszym językiem świata dla Ukraińca przynajmniej, bo ogólnie jest bardzo trudny, no ale że, no, że to, to jest tak łatwo nauczyć się, że to po prostu jedziesz tam dwa tygodnie i już wszystko gadasz, znasz już język polski. Normalnie gadasz jak Polak, no proszę cię. Jeszcze takie ciekawe pytania. Myślę, że tutaj sporo Polaków będzie chętnie, znaczy będzie chciała się dowiedzieć, jak to jest. Czy obecnie w Kijowie czy na Ukrainie w ogóle działają jakieś organizacje polonijne, które A uczą polskiego, B na przykład pomagają po prostu Polakom na Ukrainie i nie tylko Polakom? Ogólnie są. W Kijowie, z tego co wiem, chyba już niektóre nie działają ale wiem, że jest taki Związek Polaków Miasta Kijów i on działa, on, on normalnie działa i, i z, z tego co wiem, to prowadzą jakieś kursy też językowe. No i też pamiętam, że na samym początku takiej, tej, takiej wojny już tak powiedzmy, na taką wielką skalę 24, 5, 6 lutego to oni ewakuowali dzieci z Kijowa, chyba gdzieś tam też ze wschodu. Tak własnym kosztem, kosztem też tam innych ludzi, znaczy, że ludzie tam im wysyłali te pieniądze. No i ewakuowali tych dzieci do Polski też. To, to ja pamiętam na pewno było. Na temat. Zachodniej Ukrainy to nic nie powiem, bo szczerze nie orientuję się za bardzo, no ale wiem, że w Kijowie niektóre działają na pewno. Coś po centralnej Ukrainie, rozumiem. Dobra, pytam wszystkiego o wszystko, co dotyczy centralnej Ukrainy. Okay. Chłopak stołeczny, co? Dobra, pofać O właśnie, stołeczny. Jakbyś miał określić mm, pozycję stolicy. Niech to będzie stołeczny stolicy odnośnie tego, jak to wyglądało przed i teraz w trakcie? Taka wiesz, taka, mm, takie porównanie tego, jak w stolicy wcześniej mówiono o Polsce o Polakach, no bo jesteś tam na co dzień, i jak się mówi teraz. Wiesz co, często Polacy mnie też pytają, a co myślą Ukraińcy o Polakach? Jak tam w Ukrainie o Polakach ludzie mówią, czy znaczy, to jeszcze przed wojną było, nie? To nie że tak teraz. I, I dla mnie to było takie zawsze zaskakujące pytanie, ponieważ no, nigdy serio nie słyszałem, żeby że, że ktokolwiek tak po prostu z dupy mówił coś złego o, o Polakach. Serio. O Rosjanach wiadomo, ale o Polakach nigdy takiego nie słyszałem, żeby ktoś coś mówił złego. Różni są ludzie, wiadomo, ale tak, żeby po prostu o, Polacy, ach, nienawidzę Polaków. Nie, tak, takiego nigdy nie słyszałem. Jest, okay. ja mam tak samo, szczerze, wyjechałam w tym 14 roku i ja nie pamiętam żadnego złego słowa o Polakach, wiesz, w ciągu całego mojego, wszystkich tych moich lat mieszkania na Ukrainie. I jak ktoś mnie pyta właśnie, jak Ukraińcy, co mówią, jak o Polakach, no to nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo, bo nie mówią, nie? Więc y, wiadomo, internetowe trolle, owszem, są, będą mówić, no ale tak na co dzień Michał jest potwierdzeniem. Że się tak nie mówi. I że w ogóle to no, zwyczaj. No wiesz, to niby ktoś gdzieś coś tam usłyszał, jakiś jeden przypadek, no i zrobił taki. Wysnowok, jest, kurczę. Wniosek. wniosek o, wniosek. Taki wniosek zrobił, że teraz że tak wszyscy myślą o Polakach. A teraz to w ogóle, kurczę, no, no kto może coś o Polakach złego mówić w tej chwili? Teraz to w ogóle po prostu człowiek jest głupi. To właśnie, anioły. No. Tutaj się zgadzam. No wiesz, ale może z racji, że piszą do ciebie z obu stron, opowiadają ci coś ciekawego o Ukraińcach w Polsce. Wiesz co? Ja też tak powiem, że chyba bardziej negatywnie o Ukraińcach w Polsce mówią sami Ukraińcy niż Polacy. Oh. Bo, nie, bo niestety no, różni są ludzie, nie? I to nie można że czy, czy człowiek jest dobry czy zły, to nie zależy od narodowości tak naprawdę, tylko bardziej od tego no, jaki jest ten człowiek nie? i no, różni ludzie i różni są przypadki, e, różne przypadki. E, no, także Polacy ogólnie nie pamiętam, żeby jakiś Polak do mnie pisał i skarżył się na Ukraińców, szczerze mówiąc. No, czy jakieś może takie tam ogólne, nie, że, że ktoś tam trafił się, jakiś nie wiem, niekulturalny człowiek czy coś takiego, ale że tak ogólnie o wszystkich to nigdy takiego nie było. Ale my to, my, my to potrafimy mówić o, o sobie źle, e, no więc to tak, to, to się zdarza, to się zdarza. A myślę, że każdy naród potrafi mówić o sobie źle. No, to samo Polacy też o sobie, tak to, te, też wiem, że... Że potrafią narzekać na samych siebie. Dobra, słuchaj, mam jeszcze takie pytanie, może nie wiem, czy potrafisz odpowiedzieć, czy nie, ale spróbuj. Jak y, uczyłeś się polskiego, to które słowo było dla ciebie a najtrudniejsze, drugie takie najbardziej śmieszne. Wiesz co, najtrudniejsze, to i teraz to jest, bo po prostu zawsze ze mnie się śmiali moi koledzy mam kumpla, który mieszka pod wrockiem, taka, taka miejscowość Wołów no i to tak, Wołów to jeszcze w miarę, ale jak trzeba powiedzieć, że w Wołowie to jak próbuję to szybko powiedzieć to wychodzi coś Wołowie coś takiego, no i wszyscy się ze mnie śmiali, że Wołowo wo, wo, wo. czyli patrz, nie jakaś konstantynopolitańczykowianeczka tylko Wołów ja, to, ja, ja tego nawet nie próbuję zapamiętać. To jest takie długie słowo, że ja po prostu nie potrafię. Ale potrafię powiedzieć stół z poły... Nie, chyba nie. Bo jednak nie potrafię. Cięcie. Jeszcze raz. Dawaj. Stół z poły łamywanymi nogami. No, w miarę. Brawo. Mamy to. No dobra. Najśmieszniejsze. Lubię słowo samojepka, ale nie ale to nie każdy tak mówi nawet. W no właśnie nawet Polscy już tak nie mówią, a ty jest na na Ukrainie tego uczą, nie? Fajne słówko. Dlaczego nie? No dla mnie to jest język i tyle. No nie jest tak, że dla mnie jakieś słówko jest śmieszne. A kiedy, a kiedy zaczyna się uczyć, no to tak, bo no to prawie każdy było śmieszny. Bo te prze, przeprze prze, prze. <taki> takie te dźwięki były zabawne. No, wiadomo, a teraz to już tak po prostu nawet tego nie wyłapuje, że, że to może jakoś dziwnie brzmieć. No, buziaki no. też mi się podoba, buziaki. Buzia, ogólnie buzia to jest chyba moje naj, najbardziej źle. Buzia, no, takie swoje słodkie, buzia. To może jeszcze dzidziuś, skoro buzia. O, dzidziuś, no to ty, ty mi mów, a ja będę mówić, że to dla mnie jest śmieszne. Dziudziuś, no, takie. Lubię te, wiesz, w ogóle, e, lubię takie te zdrobnienia polskie, nie, że ziemniaczki, herbatka, kawusia, um, kotek, Taki piesek. Mi, mi, mi. Tak, ja po prostu to uwielbiam. Nie wiem, czy tak się mówi jeszcze w Polsce, czy to jest popularnie? Tak. No, wszyscy zdrabniają wszystko, co się da. No, ja to, ja to bardzo lubię w tym języku, w Polakach. To jest takie przemiłe po prostu. buziaczki. No dobra, Buziaczki. Dobra, Buziaczki, przyjmuję. Dziękuję. Jak chcesz coś przypomnieć, to napiszesz potem w komentarzach. Pewnie. Nagram osobno filmik. <głosy> <głosy> Powiedz nam od siebie, co chciałbyś przekazać naszym widzom? No co, się polskiego i tyle. Jeśli, jeśli jesteś Ukraińcem, to trzeba uczyć się polskiego. Jesteś w Polsce, to mów po polsku. Nie, jak to tak to Polacy mówią, więc. <noise> No, na pewno trzeba uczyć się polskiego. No nie ma życia w Polsce, jeśli, jeśli nie znasz polskiego. Mieszkałem w Stambule przez rok, nie znając tureckiego. To jest porażka. To jest bardzo takie życie, że w ogóle nic nie potrafisz samodzielnie. Niczego w ogóle, wskórać nic. No, a co Polakom? No Polakom tylko podziękowania za, za gościnność, nie? Że, za, za otwarcie, tych drzwi tak, dla osób uciekających przed wojną, to jest chyba teraz najważniejsze. I, no i jeśli trafia się jakaś jakieś zła osoba, no to nie trzeba to tak ekstrapolować na, wszystko, na, na cały naród, bo o, właśnie też to chciałem powiedzieć, że zauważyłem taką rzecz, że teraz y, dużo osób też do mnie piszą, pisze, że zaczęli uczyć się polskiego teraz tak po prostu, ponieważ Chcą niby w taki sposób pokazać swoją taką wdzięczność Polakom za to, że tak pomagają teraz że, że jako kraj, jako naród, jako rząd i że po prostu uczą się, przychodzą do mnie na, na lekcje po prostu, bo chcą nauczyć się polskiego. Czyli nie dlatego, żeby tam jakiś po prostu... Mieszkają tutaj w Ukrainie, nie, nie, mia, nie mają zamiaru wyjechać do Polski, ale uczą się polskiego. Tak po prostu, bo im się podoba. I to jest bardzo taka dobra charakterystyka Ukraińców teraz, ponieważ to jest najważniejsze, tak, odczuwać tę wdzięczność i być wdzięcznym e, za pomoc. Super. No to jeszcze tak na sam, 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 sam koniec powiedz nam troszeczkę, czym się zajmujesz teraz, co teraz planujesz robić, bo wiem, że coś fajnego się szykuje, więc opowiedz nam w skrócie. E, no, wiesz, tak, w sumie mam takie plany, teraz zrobię jeszcze jeden, znaczy teraz zrobiłem kurs e, takiego języka o Polskiego od, od zera. Teraz robimy taki. Um, jak to się mówi? Nie wiem, takie, że kolejna edycja, że tak powiem. No, no e, też już planuję zacząć YouTube'a swojego. Już mam filmik, wszystko. I mam nadzieję, że, że go szybko zmontuję. Będę miał czas, będę miał prąd. najważniejsze. No, i że ja szybko go zmontuję i już też wejdę trochę na YouTube'a. Planuję też robić podcast. Znaczy, miałem takie plany jeszcze prawie rok temu. Ale potem trochę to się zmieniło. Zaczęła się no właśnie wojna, więc wiadomo, że trochę to nie było na pierwszym miejscu, a teraz planuję do tego wrócić i, i, i zacząć nagrywać jakieś podcasty. No. Dobra, to jeszcze powiedz nam, kiedy nam nas tam gościsz w Kijowie, i się odczepimy. No ciebie to chyba mogę nawet teraz. Polacy to chyba nie będą chcieli tutaj przyjechać na razie za bardzo. No co? W każdej chwili, nawet teraz. Przyjeżdżajcie, to moje, mój dom to wasz dom, że tak powiem. Tak nie mów, bo przyjedziemy. Zapraszam, zapraszam, ale to chyba teraz nie jest do końca bezpieczne. No i tam, ale wycieczka po Kijowie. No co? To... No, bez prądu? Bez prądu? Miasto bez prądu to jest super. Wygląda bardzo ładnie w nocy bez prądu, ale no jednak nie jest do końca to wygodne, no ale mamy jak mamy niestety. to nie jest najważniejsze. No dobra, to dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować Michała. Tutaj linki będą na ekranie i w komentarzach. Może do tej pory już będzie YouTube, nie wiem kiedy ja to zmontuję. Więc... Szybciej niż ja, tak mi się nie, wydaje. Nie. W każdym razie śledźcie sobie kanał Michała i dziękujemy serdecznie jeszcze raz. Pozdrawiamy i czekaj na nas w Kijowie. No, zapraszam, zapraszam na swoje konta. Dziękuję bardzo za zaproszenie. No, mam nadzieję, że kiedyś to ja Cię zaproszę do siebie. Dobrze, czekamy. Jesteśmy umówieni. Dziękuję serdecznie, że byliście, wytrwaliście do końca. Pamiętajcie, żeby zostawić serduszko, zaobserwować kanał, zajrzeć na mojego Patronite'a i czekać na kolejne odcinki. Pa, pa.